Dzień dobry, witam Państwa, Wiktoria Nowak, zapraszam na wiadomości. Posłuchajmy, co usłyszymy w dzisiejszych wiadomościach. Będą bardzo dobre informacje z Głubczyckiego Urzędu Miasta. Równie dobre informacje mamy dla Państwa z Głubczyckiego Rolniczaka. Będzie bardzo wyczerpująca informacja dotycząca Głubczyckiego Dworca PKP. Będą informacje ze Straży Pożarnej. Będziemy z naszą kamerą w Czeskiej Republice. Dzisiejsze wiadomości informacji mają sporo. Zostańcie z nami. Zapraszamy. Dzisiejsze wiadomości rozpoczniemy od kilku dobrych informacji, które przekaże nam burmistrz Głubczyc Adam Krupa. A oto pierwsza z nich. Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu miałem przyjemność odebrać Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za najlepszą przestrzeń publiczną w województwie opolskim. I tą prestiżową nagrodą został wyróżniony nasz park. Została wyróżniona gmina jako inwestor, a także projektant i wykonawca. Wykonawcą, dla przypomnienia, myślę, że większość mieszkańców pamięta o tym, były nasze usługi komunalne. Pragnę podkreślić, że nagrodę przyznawali nie politycy, ale fachowcy, wybitni urbaniści i architekci, także spoza województwa opolskiego. Komisja działała w taki sposób, że oceniała nie tylko tę dokumentację, którą trzeba było złożyć w Urzędzie Marszałkowskim, ale też, tak jak podkreślała to pani przewodnicząca komisji konkursowej, była na miejscu i wizytowała każdy obiekt. I spośród kilkunastu tych obiektów te najwyższe wyróżnienie otrzymał nasz park. Myślę, że to jest dla nas w ciągu 10 lat trwania tego konkursu żaden nasz obiekt na terenie gminy nie był w ten sposób wyróżniony i myślę, że to jest powód do ogromnej satysfakcji dla wszystkich, którzy ten projekt realizowali, dla moich współpracowników z urzędu, dla projektanta, dla wykonawcy, czyli naszych usług komunalnych, ale myślę też dla wszystkich naszych mieszkańców, bo wiele uwag było. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w realizacji tego projektu, poddawali nam pomysły i to znalazło uznanie w oczach tych specjalistów z dziedziny architektury i urbanistyki. Myślę, że to jest też powód do dumy dla nas, dla wszystkich naszych mieszkańców. Druga informacja jest równie miła, a dotyczy otrzymania przez Głubczycki Urząd prestiżowej ogólnopolskiej nagrody. Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy również inną ogólnopolską nagrodę, prestiżową, uważam, nagrodę lidera lokalnego rozwoju. Ten konkurs organizowany przez Gazetę Prawną i Polską Agencję Przedsiębiorczości dotyczył gmin, które w mniemaniu komisji konkursowej aktywnie uczestniczą w rozwoju gospodarczym, dobrze pozyskują środki unijne, a także krajowe środki wsparcia. I w tym prestiżowym konkursie nasza gmina dostała ten tytuł lidera lokalnego rozwoju. To jest chyba też dla nas powód do swego rodzaju satysfakcji, bo jest to wynik czy efekt czteroletniej pracy mojej, a także grona moich współpracowników. Trzecia informacja dotyczy rozpoczęcia budowy tężni w naszym parku miejskim. Szanowni Państwo, we wtorek 2 października rozpoczynają się prace przy realizacji tego naszego projektu budżetu obywatelskiego, czyli przy tężni. Udało się już dopełnić wszelkich formalności prawno-biurokratycznych i wykonawca wchodzi na teren budowy. Według zapewnień tegoż wykonawcy w ciągu 2-3 tygodni obiekt powinien być zrealizowany, więc nawet być może i ten termin 15 października, o którym mówiłem, jeżeli pogoda będzie sprzyjająca, no będzie dotrzymany. Chociaż myślę, że jeżeli to się przesunie o tydzień czy dwa, to nikt nie będzie miał o pretensji do wykonawcy. Wiemy, jaki mamy czas. Na razie pogoda sprzyja, więc myślę, że prace będą się posuwały w dobrym tempie do przodu.
W minionym tygodniu udało nam się spotkać z Piotrem Czajkowskim, przedstawicielem spółki, która na chwilę obecną jest właścicielem Głubczyckiego Dworca PKP. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Czajkowski, jestem przedstawicielem spółki UAVAV, która jest właścicielem od niedawna nieruchomości, która znajduje się za moimi plecami. Ta nieruchomość to jest lubiany przez Państwa, ale nie tylko przez Państwa, dworzec PKP w Głubczycach. Historię tego dworca Państwo znają. Z pewnością można by do tej historii dołożyć jeszcze nowe karty i właśnie to staramy się robić. Mniej więcej od 10 dni mamy informację jako właściciel nowej nieruchomości o tym, że spór sądowy dotyczący przeniesienia praw do tej nieruchomości został zakończony i prawomocnym wyrokiem staliśmy się właścicielem tego dworca i będziemy mogli przejść do realizacji tego, o czym z władzami samorządowymi rozmawialiśmy już od jakiegoś czasu. A rozmawialiśmy o tym, żeby rewitalizować to miejsce, przywrócić to miejsce na powrót mieszkańcom gminy, powiatu, regionu, a także mieszkańcom tych miast za pobliskimi granicami, którzy chcieliby tutaj zawitać. Co tutaj będą mogli znaleźć wkrótce? Otóż budynek, który znajduje się za mną, jak Państwo wiedzą, budynek, który przypomina wyglądem lokomotywę, a jakże, budynek, który ma bardzo podobny do siebie budynek dworca kolejowego również w Salonikach, jest budynkiem chronionym konserwatorsko, a więc musi być odrestaurowany zgodnie z takimi zaleceniami. Tak też się stanie. Rzeczy, które tutaj będą pieczołowicie odnawiane, odświeżane, to cała konstrukcja zewnętrzna budynku, czyli wszystko to, co jeszcze można uratować. Wiadomo nie od dziś, że środek budynku ze względu na niezabezpieczone jeszcze za czasów, kiedy właścicielem budynku były Polskie Koleje Państwowe, środek został zniszczony po prostu przez warunki atmosferyczne. Ale nikt i tak nigdy nie zgodziłby się na to, aby wprowadzając ten budynek do nowego pomysłu użytkowania, zachować niektóre ważne elementy, takie jak choćby stropy. Stropy stare, drewniane, zupełnie nie przystają w tej chwili do wymagań, które są wymaganiami dla takich obiektów użyteczności publicznej, bo takim on będzie, przy dopuszczeniu do użytkowania przez strażaków, przez inspektorat nadzoru budowlanego i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym te stropy i tak należałoby wyburzyć. To, co się stało, no stało się samoczynnie, niemniej i tak ułatwiło tylko pracę przy rewitalizacji budynku. A co w budynku? W budynku znajdzie się centrum handlowe, które będzie oczkiem dla mnie w głowie centrum przesiadkowego, które będzie znajdowało się właśnie tu, gdzie się znajdujemy. W ramach tego centrum przesiadkowego będą Państwo mogli korzystać z centrum handlowego, które nazywać się będzie Stacja Głubczyce, z centrum przesiadkowego, czy części centrum przesiadkowego, którym będzie dworzec autobusowy, już w tej chwili odnowiony, a także za torami, które znajdują się po mojej prawej stronie, po których, uwaga, już wkrótce, mam nadzieję, będzie kursował pociąg, znajdzie się również obszerny parking. Wszystkie wizualizacje tego projektu znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta. Przekazaliśmy te materiały. Natomiast prace nad tym, aby to wszystko wreszcie zaistniało, w tej chwili rozpoczną się już z dużo większym impetem, z dużo większą energią. Ta część, która będzie za torami, to jest część porośnięta dzisiaj drzewami. Jest to część, co do której prowadzone są rozmowy z Polskimi Kolejami Państwowymi o przekazaniu tego terenu na rzecz gminy czy powiatu za przysłowiową złotówkę po to, aby wykorzystać je jako parking. Ten parking będą Państwo mogli zauważyć już na wizualizacjach
projektu Stacja Głubczyce. Parking będzie zawierał elementy również oczywiście bio, czyli będą tam i krzewa, i drzewy, i trawa. Miejsce odpoczynku dla kierowców, którzy po prostu będą chcieli wyjść z samochodów i w oczekiwaniu na szalejące na zakupach żony po prostu posiedzieć na ławce, poczytać gazetę. Kto dziś czyta gazety? Albo po prostu zwyczajnie złapać trochę świeżego powietrza. Przejście i przejazd na parking będzie według planów, które wyrysowaliśmy w Wrocławiu, w dyrekcji PKP, zaraz za budynkiem dworca, albo jak ktoś woli, jeżeli jedziemy od miasta, przed budynkiem dworca autobusowego. Natomiast stamtąd przejście będzie już bezpośrednio dodatkowym tunelem albo na perony, albo bezpośrednio do centrum handlowego, stacja Głubczyce. Stamtąd, z tego centrum handlowego, będzie można przejść również do drugiego budynku, który zostanie wybudowany po zachodniej stronie istniejącego w tej chwili i stojącego za moimi plecami budynku starego dworca PKP. Ten nowy budynek trzykondygnacyjny będzie miał na parterze część usługową, natomiast na pierwszym i drugim piętrze znajdą się biura, które będą wykorzystywane przez lokalne firmy. Sam dworzec będzie perełką, z której, jestem przekonany, będą Państwo mogli być dumni. Cała zewnętrzna część, zgodnie z wytycznymi konserwatora budynku, konserwatora zabytków tego budynku, będą odtworzone w 100%, części zewnętrzne. Przywrócona zostanie oczywiście do użytku wieża widokowa, a także mieszczące się w zachodniej części na pierwszym piętrze miejsca odkryte, w których będzie można skorzystać z kawy, herbaty. Tam znajdzie się otwarta część, która będzie zawierała kawiarnię. Na trzech poziomach w środku, począwszy od parteru, znajdą się moim zdaniem atrakcyjne oferty związane z firmami tymi międzynarodowymi i tymi polskimi, które już zgłaszają akces do tego, aby wynajmować tutaj powierzchnie handlowe. Ale, co ważne, na parterze budynku, bo w końcu jest to dworzec PKP, choć pod nazwą Stacja Głubczyce, znajdzie się również miejsce na poczekalnię i znajdzie się również miejsce na kasę biletową. Choć, szczerze powiedziawszy, w miejscach takich jak te, dziś kas biletowych już nie ma. Dziś kasy biletowe, czy ich funkcje, przejmują automaty, które stoją po prostu na peronie. Jak będzie w Głubczycach? Zobaczymy. Decyzja oczywiście nie należy do inwestora, decyzja należy do PKP, które rozmowy o przywróceniu 4 pociągów dziennie na tej linii prowadzi z władzami gminy, ze starostwem. Wydaje się, że jest szansa i na tym bardzo zależy również inwestorowi tego przedsięwzięcia, aby te pociągi dość szybko na tę linię wróciły. Czego można chcieć więcej? Będzie parking z prawdziwego zdarzenia? Będzie, no może nie świst lokomotywy, ale gwizd elektrowozu, który będzie pojawiał się tutaj z pasażerskimi wagonami. Jest dworzec autobusowy, centrum handlowe, które znajdzie się w odrestaurowanych wnętrzach stacji PKP. No i dodatkowo pięknie wyglądający budynek, który jest zaprojektowany w takim kontrapunkcie do zabytku, jakim jest ta podstawowa substancja tego budynku, który jest za mną, jako budynek nowoczesny. Nowoczesny, jednym się będzie podobał bardziej, innym mniej, ale z pewnością nikt nie będzie przychodził obok niego obojętnie. Najważniejsze jest to, że cały teren ponownie zacznie żyć, a te rośliny, które jeszcze dziś są pod dachem, zamienią się moim zdaniem na wiosnę 2020 roku w wiechę.
wiechę, która będzie zawieszona na budynku, na inwestycji, która rozpocznie się wiosną 2019 roku. W międzyczasie już jesienią, czyli właściwie w ciągu najbliższych tygodni, ta inwestycja, ten budynek będzie zabezpieczony. Będą zamurowane wejścia, aby nikt postronny nie mógł się tutaj dostać. Dach na okres zimowy będzie również przesłonięty po to, żeby woda i śnieg nie penetrowały wnętrza budynku. W międzyczasie inwestor zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, które zostały już poczynione i zostały już wydane na wniosek wcześniej złożony, inwestor przygotuje stosowne dokumenty do pozwolenia na budowę, tak żeby wiosną móc rozpocząć inwestycje. Zresztą dzisiejsza moja tutaj wizyta związana jest bezpośrednio z kontrolą, która tu dziś miała miejsce. O 10:30 pojawili się tutaj kontrolerzy z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu. Został stworzony specjalny protokół z tej kontroli. Strony wymieniły uwagi. Wszyscy zadowoleni są z tego, że nareszcie można tę inwestycję rozpocząć. Jestem przekonany, że najbardziej z tego wszystkiego zadowoleni będą Państwo, czyli mieszkańcy gminy, powiatu, a także goście, którzy będą nas odwiedzali z Czechosłowacji, z Niemiec. Życzę wszystkiego dobrego i kiedy spotkamy się tutaj za półtora roku, będzie to wyglądało naprawdę jak perełka. Czego Państwu i inwestorowi życzę. Dziękuję. Trzy bardzo dobre informacje mamy dla Państwa z Głubczyckiego Rolniczaka, a przedstawi je nam dyrektor Bogusław Chochowski. Serdecznie witam Państwa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach. Dzisiaj mieliśmy okazję odbyć lekcję historii, bardzo ważną lekcję dotyczącą przede wszystkim żołnierzy wyklętych, ale też związaną ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę, ponieważ pan Kajetan Rajski realizuje taki projekt 100 na 100. Chodzi tutaj, że z wykładami właśnie dotyczącymi naszej historii będzie w ciągu 3 miesięcy od września do listopada odwiedzał 100 szkół w Polsce i mieliśmy też ten zaszczyt, że odwiedził także naszą szkołę. I myślę, że bardzo dobrze się stało ze względu na to, że my potrafimy tutaj współpracować z tymi szkołami sąsiadującymi, że bardzo wiele osób, przede wszystkim uczniów, młodych ludzi, miała okazję też zapoznać się z taką historią, no trochę także na żywo, bo cieszę się, że był z nami pan Marek Franczak, syn sierżanta Józefa Franczaka, zwanego Lalusiem, czyli ostatniego żołnierza wyklętego, który jednocześnie, co też jest myślę, że takie symboliczne, był, można powiedzieć, tutaj rówieśnikiem, równolatkiem naszej niepodległej. W tym roku kończyłby właśnie 100 lat. Zapraszam w związku z tym na relację z naszej dzisiejszej lekcji historii. Serdecznie dziękuję prelegentowi oraz panu Markowi za odwiedzenie naszej szkoły i życzę także tego, żeby ta lekcja historii w telewizji Pogranicze sprawiła Państwu jak najwięcej satysfakcji. Serdecznie dziękuję. Druga informacja dotyczy podpisania umowy o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego a Zakładami Chemicznymi w Kędzierzynie-Koźlu. Serdecznie witam Państwa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego na uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych. Uczniowie klas pierwszych wchodzą w społeczność naszej szkoły. Najbliższe 4 lata spędzą w naszej
placówce. Myślę, że będą to lata, które będą bardzo mile wspominali. Półtora miesiąca trwały rozmowy o umowie patronackiej z zakładami azotowymi Kędzierzyn-Koźle. Dzisiaj też mamy tą niewątpliwą przyjemność właśnie podpisać umowę patronacką. Myślę, że jest to umowa, która przyniesie bardzo dużo satysfakcji, zadowolenia i jednocześnie profitów zarówno naszej szkole, przede wszystkim naszym uczniom, ale też jako informacja, że te duże zakłady, które działają na terenie województwa opolskiego, mają na uwadze także edukację, co jest przecież również bardzo ważne, żeby zakłady wspierały jedną z tych najważniejszych dziedzin życia naszego społeczeństwa. Cieszę się z tego powodu i tak jak myślę, my co roku będziemy podsumowywali taką naszą roczną współpracę, a po 4 latach dla naszych uczniów, którzy weszli dzisiaj w społeczność naszej szkoły, będzie takie jedno duże podsumowanie i będzie na pewno duża satysfakcja także z tego, że trafili do naszej szkoły w dniu, kiedy podpisana została umowa z zakładami azotowymi. Serdecznie Państwu dziękuję. Trzecia bardzo dobra informacja dotyczy podpisania umowy dotyczącej remontu elewacji internatu szkolnego. Ostatnio przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego informowałem Państwa, że planowana jest inwestycja dotycząca elewacji, zmiany elewacji naszego internatu. Jesteśmy już po przetargu. Przetarg został wygrany przez firmę z powiatu głubczyckiego i w miesiącu październiku rozpoczną się roboty na naszym internacie i myślę, że po pierwsze będzie to sprawa dotycząca ciepłochronności budynku, ale myślę, że równie ważna będzie sprawa dotycząca estetyki. Także nasze budynki i szkoły, i internatu będą jakąś taką bardzo pozytywną wizytówką naszego miasta. Dziękuję Państwu serdecznie. Informacje z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przedstawi nam jak zawsze kapitan Waldemar Hołownia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Od 24 do 30 września na terenie powiatu głubczyckiego odnotowaliśmy 19 zdarzeń, było to 16 miejscowych zagrożeń i 3 pożary. 24 września przez nasz teren przechodził front atmosferyczny z silnym wiatrem oraz opadami deszczu. W tym dniu odnotowaliśmy 13 zdarzeń, w trakcie których usuwaliśmy połamane konary drzew z jezdni oraz z linii energetycznych. 25 września około godziny 12 doszło do pożaru w suszarni zboża w Głubczycach. Działania straży podczas tego zdarzenia polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie po wyłączeniu zasilania w energię elektryczną i gaz, na podaniu jednego prądu wody z podnośnika przez otwór rewizyjny oraz monitorowaniu suszarni kamerą termowizyjną. Ponadto strażacy z OSP Dzierżysław gasili pożar ścierniska po kukurydzy w okolicach swojej miejscowości. Strażacy ochotnicy z Baborowa usuwali gniazdo owadów błonkoskrzydłych w Tłustomostach oraz interweniowaliśmy w związku ze zwarciem w instalacji elektrycznej w jednym z mieszkań w Głubczycach. Szanowni Państwo, w ramach budżetu obywatelskiego Marszałka Województwa Opolskiego na teren powiatu głubczyckiego trafiło 10 defibrylatorów. Jeden z nich znajduje się na korytarzu Starostwa Powiatowego w Głubczycach. W związku z powyższym przeprowadziliśmy krótki instruktaż dla pracowników starostwa, jak prawidłowo i bezpiecznie obsłużyć ten defibrylator. Na koniec przypomnienie dla Państwa, abyście zadbali o swoje przewody kominowe przed sezonem grzewczym, a dla własnego bezpieczeństwa warto zakupić i wyposażyć je w czujkę tlenku węgla. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na wiadomości za tydzień. W minionym tygodniu z naszą kamerą towarzyszyliśmy ekipie z Urzędu Miejskiego w Głubczycach w podróży do czeskiego Witkowa oraz Jakubczowic nad Odrą, ale więcej na ten temat powie nam Magdalena Grzywna, pracownik Urzędu Miejskiego w Głubczycach. Kolejny etap wspólnego projektu pod nazwą Minerały i Flora na czesko-polskim pograniczu, realizowanego we współpracy z czeskim miastem Witkow, współfinansowanego z funduszy mikroprojektów w euroregionie Silesia. Znajdujemy się na kamieniołomach w Jakubczowicach nad Odrą, zlokalizowanych w niedalekiej odległości od miejscowości Witkow, celem wybrania
życzonego minerału i posadowienia go następnie w jednym z centralnych punktów naszego założenia, czyli w Parku Floru przy ulicy Sobieskiego w miejscowości Głubczyce. Udało nam się wybrać kamień, który gabarytowo będzie odpowiadał całemu założeniu. Jeszcze tylko dodam tyle, iż naszym wspólnym wypracowanym mianownikiem jest bogactwo przyrodniczo-naturalne obu terenów pogranicza. Sam płaskowyż Głubczycki, czyli też i miasto Głubczyce, charakteryzuje się bogatym drzewostanem, wieloma gatunkami drzew. Natomiast tereny czeskie są to tereny właśnie minerałów, skał naturalnych. Dlatego też naszym wspólnym założeniem jest zacieśnienie więzi tej współpracy, na której nam bardzo zależy pomiędzy oba krajami, będzie właśnie przekazanie sobie takich prezentów w postaci minerału do Parku Flory. My natomiast do nowego geoparku, który zostanie zrealizowany w miejscowości Witkow, przekażemy drzewo, będzie to buk, tak zwany buk od Tokara. Dziękujemy władzom Witkowa za wspólną współpracę, za możliwość przyjechania do kamieniołomów osobiście, za możliwość wybrania odpowiedniego kamienia. My również dołożymy wszelkich starań, aby nasze drzewo również stanowiło symbol tej wspaniałej współpracy. O kilka słów poprosiliśmy również Pawła Smołkę, starostę Witkowa, z którym ten projekt jest wspólnie realizowany. Jmenuji se Pavel Smolka a jsem starosta města Vítkova. Právě se nacházíme u parku, u kulturního domu, který bychom chtěli rekonstruovat z dotace z Euroregionu Silesia. Je to společný projekt, který realizujeme s naším partnerským městem Głubczyce, kdy v Głubczycích již je zrealizovaná polská část, kde opravili park, který je zaměřený na floru. Tady tento náš park bude zaměřený na geologii, to znamená na kameny. Dotace, kterou získáme z Euroregionu Silesia, je zhruba 40 tisíc euro a celá investice bude stát asi 1 700 000 českých korun. My jsme ještě letos nezačali, plánujeme začít na jaře příštího roku, protože v současné době se nám nepodařila sehnat firma, která by tuto akci zrealizovala, ale do poloviny příštího roku bude i tento park zrekonstruován na geopark a budeme moci společně otevřít jak českou část projektu, tak polskou část projektu. Předškoláky z předškola nr. 3 v Głubczycach, nejlepší na Opolszczyźnie. Dzisiejsza uroczystość to inauguracja książeczki Bezpieczny Przedszkolak, która jest połączona z finałem wojewódzkiego konkursu plastycznego dla przedszkolaków. Jest to konkurs organizowany przez wojewódzką policję, w którym zwycięską pracą okazała się praca Słówek z przedszkola nr 3, pokonując około 200 innych prac przedszkolaków z całego województwa. Konkurs plastyczny miał na celu popularyzację wiedzy na temat bezpieczeństwa. Najlepsza praca należy do przedszkola nr 3 i tym samym będzie zdobić okładkę książeczki edukacyjnej Bezpieczny Przedszkolak, która w nakładzie około 10 tysięcy trafi do przedszkoli w całym województwie. Jest nam niezmiernie miło, że to grupa Słówki pani Bogusi Krówki wygrała ten konkurs. Jest to wyjątkowa grupa, która już w tamtym roku wygrała konkurs NTO na najlepszą grupę w województwie opolskim. Jesteśmy bardzo dumni, gratulujemy dzieciom, nauczycielce i rodzicom. 25 września na swoim drugim już posiedzeniu spotkali się członkowie komitetu organizującego 50-lecie głubczyckiego mechanika. Witam Państwa bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym, czyli 25 września 2018 roku w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyło się drugie spotkanie Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu Uczelni 50-lecia. Na przedmiotowym spotkaniu omówiliśmy najważniejsze kwestie, które gdzieś tam będą finalizowały ten jubileusz naszej uczelni. Następne spotkanie, czyli trzecie, odbędzie się w dniu 23 października 2018 roku w naszej uczelni. 25 września w Parku Miejskim w Głubczycach Zespół Szkół Mechanicznych zorganizował bieg sztafetowy z okazji stulecia odzyskania niepodległości państwa polskiego.
W sztafecie wystartowali uczniowie zaproszonych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na starcie pojawiła się też grupa przedszkolaków wraz z opiekunami. Ideą sztafety było uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości państwa polskiego i propagowanie aktywnego oraz zdrowego trybu życia. Pomysłodawcą i koordynatorem sztafety był Marek Malewicz, nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym Zespół Szkół Mechanicznych jako organizator przepięknej inicjatywy biegu sztafety na stulecie odzyskania niepodległości zorganizował biegi w naszym parku miejskim. Obok stoi pan dyrektor, który całością tych wszystkich prac organizacyjnych koordynuje łącznie z panem Markiem Malewiczem, z czego ja tutaj z tego miejsca chciałam serdecznie podziękować. Tak jak powiedziałam, inicjatywa przepiękna, bo w duchu sportowym dzisiaj biegną młodzi ludzie ze szkół średnich, szkół zawodowych i szkół podstawowych po to, aby uczcić, upamiętnić tych ludzi, którzy walczyli o naszą wolność. Tak jak już wcześniej pani starosta powiedziała, cel jest szczytny i dlatego każdy uczestnik tego biegu będzie zwycięzcą, każdy otrzymuje medal pamiątkowy z okazji tej rocznicy. Troszeczkę nas pogoda nie rozpiesza, ale mamy nadzieję, że serca są gorące i zarówno u nauczycieli, u dyrektorów, jak i u uczniów, tych, którzy biorą udział w tym biegu sztafetowym. Serdecznie wszystkich zapraszamy do parku miejskiego naszego i tam będzie sztafeta 600 metrów. Dziękujemy bardzo. Brawo Dani! Czekam na szkołę z Gorzowi. Co? Przygotowani już? W sobotę 29 września spod Głubczyckiego ratusza na swoich rowerach wyruszyła ekipa nauczycieli z Głubczyckiego Mechanika. Ich trasa wynosiła 100 km. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ten przepiękny sobotni poranek 29 września 2018 roku. Otóż, proszę Państwa, grupa nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach postanowiła upamiętnić i uświęcić wspaniałą rocznicę, jaką jest stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Otóż, proszę Państwa, postanowiliśmy tą wspaniałą wiadomość przenieść na nasze małe wioski i najlepszą okazją będzie ku temu, abyśmy przejechali 100 km naszymi powiatowymi głubczyckimi drogami i szerzyli tą informację, że tak, to jest ta wspaniała uroczystość związana ze stuleciem. 100 km na stulecie odzyskania niepodległości. Trasa wjedzie wokół Głubczyc, jedziemy na Pomorzowiczki, Kietlice, potem na Grudynię, do Baborowa i wracamy od strony tutaj Równego, Gadzowic i wracamy na Podratusz w Głubczycach. Postoje są przewidziane oczywiście 3-4, ale jeżeli będzie taka potrzeba, postojów będzie tyle, ile będzie potrzeba. Jak uczestnicy będą wymagać postojów, w każdym razie się zatrzymujemy. Teraz zapraszamy na koncert.
I w tym momencie przyszedł czas na dobry pomysł na życie. Wyjedź gdzieś, zmień choćby na kilka dni tak zwaną tapetę za oknem i wróć z nowymi pomysłami. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Żegnam się z Państwem i do zobaczenia.